Chciałbym podkreślić, że to dzisiejsze wydarzenie jest wyrazem woli 10 tysięcy wyborców w wałbrzyskim budżecie partycypacyjnym, którzy oddali głos na program kompleksowy poprawy bezpieczeństwa i poziomu zaufania w wałbrzyskich szkołach, którego elementem jest również zakup nowych, hybrydowych, ekologicznych samochodów dla policji. Bardzo cieszę się, że wałbrzyszanie, oddając tak liczne głosy, wygrywające głosy, pokazali po pierwsze, że policja jest częścią naszej społeczności, że współpraca pomiędzy mieszkańcami a policją i władzami samorządowymi jest dobra i że jest po prostu dobra atmosfera do tego typu projektów, bo to nikt nie zmuszał przecież ludzi, żeby głosowali na ten projekt. Jak Państwo wiecie, tych projektów jest corocznie kilkadziesiąt. Więc to jest, nawet bardziej cieszy to, że to jest projekt związany z policją, zyskał akceptację, niż to, że będzie 12 samochodów. Prędzej czy później tak policja by te samochody otrzymała w wyniku normalnych swoich modernizacyjnych programów. Od 11 lutego jestem komendantem wojewódzkim policji we Wrocławiu i Wałbrzych jest jednym z pierwszych miast, które odwiedzam. A dlaczego? No bo jest to ważna chwila, bardzo ważne porozumienie. Pan prezydent tutaj stwierdził, że to tak naprawdę kwestia samochodów to jest rzecz drugorzędna. Najważniejszy element to jest to, że mieszkańcy Wałbrzycha, ludzie tutaj mieszkający, pracujący, zdecydowali się na to, żeby te środki, za które zostaną zakupione samochody, zostały przekazane policji. Te samochody w użytkowaniu policji na pewno przyczynią się do poprawy porządku publicznego. Także dzisiaj z panem prezydentem podpiszemy porozumienie, a już moje służby logistyczne zadbają o to, żeby pojazdy jak najszybciej pojawiły się w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Panie prezydencie, dziękuję. Raz jeszcze. Dziękuję panie komendancie, dziękuję bardzo, dziękuję.